Mam tu na myśli przede wszystkim grób młodej kobiety, którą pochowano z sierpem i z kłódką. Ten grób był naruszany. Prawdopodobnie była bardzo duża obawa przed tą osobą. I te artefakty w postaci sierpa, który znajdował się na szyi, i kłódka, która była na lewej stopie, miały zabezpieczyć żywych przed tą osobą. To, co jest nietypowe w tym pochówku, kiedy został odkryty, w tym miejscu znajdował się ten sierp. I świadczyło to o tym, że dziewczyna ta za życia budziła jakieś negatywne emocje w swojej społeczności. Trudno powiedzieć na podstawie ówczesnych wierzeń i różnych innych zdarzeń, czego tak naprawdę się obawiano. Być może ta kobieta po prostu była inna, może cierpiała na choroby, jak się okazało z badań antropologicznych, które przeprowadziliśmy, analiz specjalistycznych, że faktycznie była to osoba schorowana, więc być może ta choroba powodowała takie objawy, że po śmierci sądzono, że może po prostu ona wrócić w postaci demona lub, powiedzmy, szkodzić zmarłym, więc dlatego ją zabezpieczono. Bardzo blisko tego pochówku pojawił się kolejny grób, który wzbudził konsternację. A to dlaczego? Bo generalnie, jeśli chodzi o pochówki dzieci, to zawsze one były traktowane w taki sposób mniej dbały. Ale też wiadomo, że dzieci się obawiano, zwłaszcza dzieci, które zmarły nieochrzczone albo w sposób tragiczny, na przykład zginęły czy się utopiły. Ale tutaj była sytuacja zupełnie wyjątkowa, bo to dziecko pierwotnie pochowano twarzą do ziemi.